dzisiaj troszkę materiału z rozładunku fryzarki po 2000. Na razie dźwigamy dach. I za chwilę będzie zjazd w trochę trudnych warunkach, bo zimowych. Aczkolwiek na frezarki nie jest straszne, bo dzisiaj są gąsienice fajne na jazdy. Także powinno wszystko się odbyć bez problemu. Ale popatrzymy sobie chwilę, jak to będzie wyglądało. Dach już jest podniesiony. Z jakiegoś powodu trzeba było ręcznie podnieść, a nie normalnie z pulpitu bocznego. Jeszcze chwilka i pewnie coś zacznie się dziać dalej. Wszystko sobie możemy zobaczyć przy okazji. Duża maszyna, bęben 2 metry do konkretnych zadań, na drodze wydajna. Te stare to wszyscy twierdzą, że to najlepsze frezarki. Zobaczymy, co będzie dalej z tym się działo. Nie będę wchodził na górę. Jest prąd, jest kontakt, za chwilę się wszystko nagrzeje i będzie można sprzęt odpalić. Uzbrojenie wszystkiego chwilę trwa, wiadomo, to już nie nowoczesna maszyna, gdzie goni nas czas i jak najszybciej chcielibyśmy, żeby wszystko można było uruchomić. Elegancko, za pierwszym razem, bez problemu, uruchomiona. Dajmy się jej nagrzać, niech hydraulika popłynie. Jeszcze.
jeszcze jakieś poprawki, uwagi. Śniadanie, żeby nie było ślizgu. Proszę, czy w domu też tak pada, że odkurza? Trzeba podłożyć, żeby laweta się nie bujała przez jeździe. Więc przygotowania w takich warunkach zawsze trwają trochę dłużej. Adaś wchodzi, a i mamy nadzieję, że zaraz będzie zjeżdżał, bo ręce trochę zmarzły. Ostatnie spojrzenie, weryfikacja. Podnosimy podajnik. Organizatora ruchu, który odpowiednio kieruje, pokazuje jak zjeżdżać. Jedziemy na krawędzi jedną kocznicę. Dobra, Adama to nie jest wieprzyzna. Zajmował się pracowaniem temat spędził na kozarkach. Bardzo dobrze. Jest pokój.
spokojne. Wielkiego się nie dzieje. Najważniejszy jest spokój, delikatność i delikatne operowanie gazem, nie przyspieszanie, żeby ta maszyna nie wpadła w jakiś poślizg. Proszę, gładziutko, łącznice ładnie ułożone na najazdę, nic się nie ślizga. Pełen profesjonalizm. Przy okazji mogę wspomnieć o tym, że jeżeli szukacie na przykład firmy, która mogłaby Was podszkolić we frezowaniu, to zapraszamy, mamy doświadczonych operatorów. Jest szansa, żeby skorzystać z takiej usługi. No i to prawie koniec. Luz, bezpieczeństwo. Nie powinno się już nic przydarzyć. Maszyna zjechała delikatnie. Teraz wystarczy ją zaparkować. I przygazówka. I to by było chyba na tyle. Karol, jak oceniasz zjazd Adama? 10 z plusem. Bardzo ładnie. Też tak myślę. Elegancko, bez problemu. Przypominam, że jeśli szukacie tego typu maszyn, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie wyszukać maszynę, sprowadzić dla Państwa, serwisować, remontować. Pełna gama usług. Serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Bo czasem będą się pojawiać tego typu materiały. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.